Akcjo, pomyślunku, chodźcie ze mną. Musimy zobaczyć to raz. Oczko? Czujesz strach, tak samo jak wszyscy. Ale czy... Nie. Jest mi po prostu smutno, że do tego doszło. Zaczynamy? Witaj, przyjacielu. Nie chcieliśmy cię przestraszyć. Twoja odwaga i kreatywność zainspirowały nas do szukania twojej pomocy. Bo widzisz, jest nasz powierany. Świat... I jest to niebezpieczeństwo, któremu tylko ty możesz zapobiec. Czas nagli. Czy możesz nam pomóc? Dziękujemy. Wyjdź naprzód, dzielny bohaterze, i dołącz. Trzymaj się brzucha, to zajmie sekundę. Witaj. Obawiam się, że musimy cię owiedzieć. Hej, moi drodzy, witam was bardzo serdecznie. Z tej strony Shiro, witam was w nowej serii Minecraft Legends. Kochani, jeżeli chodzi o Minecrafta, to mam dosyć sporo wspólnego z Minecraftem. Skórki wierzchowców mają, jest tylko jeden. Wow, dobra. Jeżeli chodzi o Minecrafta, mam dosyć sporo z Minecraftem wspólnego. Grałem już w Minecrafta Alfę, albo i Prealfę. Chodziłem wtedy jeszcze do gimnazjum. No tak, jestem dosyć stary, jeżeli chodzi o to. I pamiętam, jak tylko ta gra wyszła. W ogóle... W sumie ten kanał też ma dużo wspólnego z Minecraftem, bo jakby nie patrzeć, kiedy się zbieraliśmy na własny serwer, który no przez modyfikację nie wypalił. Aczkolwiek są plany, żeby ponownie zrobić ten serwer do Minecrafta. Coś ala kwadratowa masakra, ale to nie jest gra o tym. Minecraft Legends. Powiem wam szczerze, że gdyby nie Turcjan, to wcale bym się o tej grze nie dowiedział. Teoretycznie dowiedziałem się o niej, jak wyszła, dzień w sumie po premierze, że wyszła. Nie sądziłem, że kiedykolwiek gry z Minecrafta wyjdą poza to ala uniwersum Minecrafta, czyli poza sandboxa, poza budowanie i tak dalej, i że będzie to robiona jakakolwiek fabuła. Jeżeli chodzi o nowości z Minecrafta, typu te właśnie pigliny i tak dalej, ja totalnie się od tego odciąłem. Ja już tych aksolotów nie kojarzę i tak dalej, więc musicie mi wybaczyć, że nie wiem po prostu, co tutaj jest przedstawiane. Ja pamiętam tylko starego Minecrafta, tam jeszcze pamiętam chyba 1.6.1 czy 1.4.1, mniejsza, nieważne. Tak czy inaczej, chciałbym zobaczyć, na czym ta gra polega i... bo tak naprawdę nie wiem nic o tej grze, nic a nic. Widziałem tylko, że wyszła, w sumie stwierdziłem, czemu nie. W szczególności, że ma możliwość koopa. Chciałem z Turcjanem sobie ogólnie zagrać, więc z pewnością, jeżeli kampania jest tylko i wyłącznie single player, czego nie wiem, to przejdziemy ją całą, o ile się nie zniechęcę po dwóch odcinkach. Aczkolwiek, jeżeli jest single player tylko i wyłącznie, to oczywiście przejdziemy ją całą, o ile tak jak powiedziałem, a jeżeli jest kampania online, to po prostu przejdziemy sobie jeden, górę dwa odcinki i potem zaczniemy już sobie rozgrywki z Turcjanem. Wiem tylko, że tu jest tryb starcia, ewentualnie zaginione legiony, legendy, przepraszam, i mity, czyli nowe przygody co miesiąc, takie a la pseudo challenge. Bardzo nie podoba mi się to, że jest tutaj pseudo rynek skórek, ale to chyba tylko i wyłącznie... Nie wiem, coś kupiłem, ale okej.
Coś kupiłem. Gra jest dostępna oczywiście od razu na Xbox Game Passie, dlatego właśnie widzicie tu Summer Sale, to jest mój w sumie nick. Nie wiem, czy go zakrywać, czy nie. Widzę, że teksturki są niestety płatne, no ale dobra, mniejsza. Tak czy inaczej, kochani, te ucięte teksty, które są na samym początku po polsku, to nie ja obcinałem. Tak po prostu jest w tej grze. Już pomijam fakt, że całe to intro jest 20 chyba FPS, a max 30, to już w ogóle oczy bolą całkowicie. Serio, na początku się mówię, kurde, może naprawdę mój komputer już nie wyrabia, no ale nie, no gramy na ustawieniach ultra, jeżeli chodzi o to. Wszystko na maksa, nawet stwierdziłem, że może synchronizacja pionowa powoduje taki efekt, ale niestety nie. Wyłączyłem ją, odpaliłem od nowa i nadal jest to samo. Więc to nie jest to. Mam nadzieję, że gra będzie płynna, bo ja w teorii gry jeszcze nie odpalałem. Już widzicie, że jest w sumie gra od nowa, nowa historia. I bez zbędnego gadania po prostu zacznijmy nową historię. Cześć! Mam nadzieję, że czujesz się dobrze. Taka podróż zawsze rozstraja mi żołądek. Dziękuję. Przybycie tu wymagało nie lada odwagi. A ja jestem pomyślunkiem. Żałuję, że nie spotykamy się w innych okolicznościach. Ale ten świat jest atakowany i potrzebujemy twojej pomocy. Plugawe stworzenia, znane jako pidliny, wyłoniły się ze swojego ognistego domu i zamierzają podbić te spokój. Potrzebujemy twojej pomocy, aby upewnić się, że tak się nie stanie. Ale nie martw się, nie zostawimy. Od zawsze marzę to powiedzieć. Prezenty! Przedstawiamy! Dzięki właściwej melodii granej na tej lutni, Allajowie będą gromadzić dla ciebie zasoby i bronić ich oraz budować dla ciebie wszelkie struktury. Spal płomienie stworzenia w tym pojemniku. Płomienie wezwą przyjaciół do walki u twojego boku. Te golemy pomogły nam ukształtować nadziemie. A teraz pomogą ci go obronić. I wreszcie, co nie mniej ważne, to jest sztandar odwagi. Podnieś go wysoko, a ten świat ruszy ci z pomocą. Głód piglinów jest niezaspokojony. Mają już przyczółek w nadziemiu i jeśli nie zostaną powstrzymane, pożrą wszystko. Nie przygotowaliśmy stworzeń naszego świata na ten dzień, ale wierzymy, że ty możesz dlatego to zrobić. Dlatego zwróciliśmy się do ciebie. Jeśli istnieje jakaś nadzieja, to jesteś nią ty. Cześć! Nie mamy zbyt wiele czasu, ale myślę, że wystarczy, aby powiedzieć ci trochę o tych narzędziach. Serio, oczy bolą i to na maksa bolą od tych 30 FPS-ów. Przyjdzie ci się mierzyć w nadziemiu, gdy są w nim pigliny. Im szybciej opanujesz te narzędzia, tym lepiej. Udaj się do akcji, a my zaczniemy. No dobra, biegnij do akcji, zacznij do akcji. Za pomocą WASD skakać w spację, shift, aby włączyć sprint. Okej. Lewym mamy walenie z miecza. W ogóle to jest teoretycznie gierka typu Tower Defense, więc... melodia gromadzenia, bo chyba drewna. Wow. Da się walić z miecza. Ty masz workbench na głowie? Oh. Serio. Nie, no naprawdę, jeżeli chodzi o te FPS-y początkowe, to jest... Mamy tragedię. Świetnie! Teraz zabierzmy się do pracy. Nadziemie jest pełne surowców, które możesz wykorzystać w walce z piglinami. I właśnie tu zaczyna się rola Allajów. Zagraj odpowiednią melodię na lutni, a one wszystko zbiorą. Zacznijmy od zagrania melodii zbierania drewna. Gromadzenie zasobów. Zbierz 60 drewna z pobliskich drzew. Przytrzymaj prawy przycisk myszy, by przejść do widoku budowania. Przesuwaj, aż strefa zbioru nałoży się na obszar surowca. Naciśnij lewy przycisk myszy, aby potwierdzić umieszczenie melodii zbierania. Aha. O, takie boty by się przydały. Udaj się tam, gdzie jest akcja i użyj lutni, aby zebrać trochę kamienia. Biegnij do akcji, dotrzyj do akcji w pobliżu błyszczącej wiązki światła. Dobra robota! Zróbmy to jeszcze raz.
Tym razem zagraj melodię do zbierania kamienia. Dobra, gromadzenie zasobów. Zbierz 60 kamienia z pobliskich kamiennych filarów. Wybierz, zbierz kamień na pasku narzędzi. Ale jak to się robi? A, 1, 2, okej. Okay. I to samo co z drewnem. Nic nowego. Masz już zasoby, których potrzebujesz. To pierwszy krok. Drugi krok to zagranie melodii, która zachęci Allajów do zbudowania tego, czego potrzebujesz. Hej! Zbuduj schody, aby móc tu do mnie wejść. A jak to zrobić? Dotrzyj do akcji pomocą rampy. Naciśnij C, aby przejść do paska narzędzi budowania. Przytrzymaj, aby otworzyć widok budowania. Naciśnij, aby rozpocząć umieszczanie. Okej. Okay. To jest widok budowania. Wow. Pamiętaj, że platforma, którą Allajowie dla ciebie budują, może być również używana jako schody. Wszystko zależy od podejścia. Okej, okay, tylko czemu to zbudowało z drewna? Dziwne to budowanie. Dobra robota. Schody pozwolą ci zaoszczędzić dużo czasu. Użyjesz płomieni stworzenia, aby wezwać przyjaciół do bitwy. Lasu niech utrzyma płonący blask tych płomieni. Wykorzystaj zapasy z tej skrzyni, aby zagrać melodię spawnera. What? Otwórz skrzynię w pobliżu akcji. Przytrzymaj Q, aby otworzyć skrzynię stojąc w jej pobliżu. Teraz rozpalmy te płomienie. No jakie płomienie? Zagraj melodię spawnera, aby wezwać spotkanych wcześniej golemów. Otwórz skrzynię, już mamy. Naciśnij X, aby znaleźć go na pasku narzędzi walki. Trzymaj, aby przejść do widoku budowania. Naciśnij, aby potwierdzić budowanie spawnera. Okej. Świetnie. Każdy spawner ma płomienie stworzenia, które wezwał twoich sojuszników. Wezwij ich. Wezwij swoich sojuszników. Trzymaj Q, aby spełnować golemy z nazwiska spawnera. Każdy obóz używa jeden płomień stworzenia, dopóki istnieje. Kiedy spawnuj Q. Nieźle. No i co? Stawiają pierwsze kroki w bitwie, ale będą się za tobą zbierać. Użyj sztandaru odwagi, aby przyprowadzić do mnie swoich przyjaciół. Szybko naciśnij, by nakazać polskim golemom iść za tobą. Będziemy się napierdzielać? Chodźcie. Doskonale. Jeśli chcesz, by golemy przestały za tobą chodzić, użyj sztandaru ponownie, by kazać im przestać. Trzymaj, aby golemy przestały znowu podążać. Okej. Okay. Dobra robota. Idziemy. Proszę bardzo. Za pomocą sztandaru możesz także wysłać swoich przyjaciół w dowolnym kierunku. Wyślij je do akcji. Naciśnij E, aby wysłać bliskie golemy. Okej. Okay. Tylko jak to się robi? Okej. Okay. Witajcie, mali przyjaciele. Sama myśl o pigminach w źródle przeznaczenia jest okropna, ale stworzyliśmy trochę atrap do przećwiczenia używania sztandarów w walce. Zniszczymy piglinów w naciśniku, aby wezwać swoje golemy do ataku na pigliny. Naciśnij E, aby skierować swoje golemy do zniszczenia jamy. Dobra, idziemy. Idziemy się napierdzielać. Idziemy, chodźcie. Nie wiem co robię, ale coś robię. Jedna z wiosek została właśnie... Serio?
Jeszcze raz dziękujemy za odwagę. Jesteśmy zaszczyceni. Będziemy z tobą przez cały czas. Osoba odpowiedzialna za te cutscenki powinna zostać wydalona z pracy z miejsca. Instant po prostu. Wow. Kiedy są bursuki w Minecrafcie? Witamy w naszym świecie. Chcielibyśmy cię właściwie przedstawić, ale wioska potrzebuje twojej pomocy. Idź do osadników. Masz kompas i mapę. Używaj ich, aby mieć pewność, że idziesz we właściwym kierunku. To jeszcze te błędy tłumaczenia, no po prostu jest szok. A ja je zebrałem, serio. Idziemy wszyscy. Borsuk też. Udostępniliśmy ci kilka zasobów początkowych, ale pamiętaj, że po drodze Allajowie mogą zebrać dla ciebie więcej. Allajowie mający zajęcie to szczęśliwi Allajowie. Nauczono się lazuryt, coś tam nowych melodii chyba. Gdy to kamień. To jest kamień niby. Jezusicku, ja to nie rozumiem. Granica szybkości nowych melodii. Gdzie? Skąd? Jak? Doszli do wioski, która jest atakowana. No dobra, idziemy. Ale to serio dziwne. Wow. To może być ciężka przeprawa. Ziemia przeznaczenia. Ej, powiem zleść z konia. W teorii. Dobra, czy ja mogę tu zbierać surowce czy coś? Tonery. Zbierz drewno. Ja mogę to zbierać? Tak, to jest zbierane. Czekamy, czy gdzieś tu był? Tu był kamień gdzieś chyba. To jest tylko i wyłącznie drewno. O, co jest tak? Pospiesz się! Pigliny są niepowstrzymane! Ty nie pierdziel. Taki niepowstrzymany ja je powstrzymam. Daj mi tylko chwilę. Zbieram więcej drewna. Szukam kamienia przy okazji, ale nie widzę go nigdzie. Pytanie, czy ja dobrze idę. Wow. Kamień? Kamień. Kamień? Kamień. Co tu jest? Co zrobiłem? To nie wiem co. To tamta wioska! Dotrzyj tam szybko! O nie! Co nakurwiamy pigliny? Trzeba powstrzymać te małe różowe potworki. Już pędzę. Szybko! Musisz pozbyć się wszystkich piglinów. Jeszcze lamę walnąłem. Chodź, piglin. Nie zapomnij budować spawnerów, aby móc wzywać sojuszników do pomocy w walce. Sojusznicy. Przestań. Takie pigliny to... Ja sobie tutaj bez problemu radzę.
Lazuryt upuszczony przez pigliny można wykorzystać do zasilania spawnerów. Zbieraj lazuryt, aby podtrzymać ogień. Jaki kurwa ogień? Ta gra za mało tłumaczy. Macie klatkę otwartą. O, są pigliny. Czuję się jak grał w Metina. Dwie sztuki gdzieś niby. Tu jest jeden. Gdzieś tu grają. Otwarte. Ostatni jest tu. Bezpośrednie niebezpieczeństwo minęło, ale wioska jest zdewastowana. Pigliny zniszczyły fontannę. Chata stolarza naprawi pobliskie konstrukcje. Zatrudnij Allajów, aby jedną zbudowali. Uj, to będzie ciężkie. Chata stolarza. Dobra, jak się budował prawym? To jest chata stolarza? Naprawia pobliskie struktury w swojej strefie. Efekty lecznicze nie mogą kumulować się z dodatkowymi stolarzami, ale mogą pozwolić na naprawienie struktur na większym obszarze. Że tu mam to zbudować? Ja bym wolał gdzieś indziej. To tu, bo to jest dobre miejsce. Dobra, budujesz. Jeżeli gra mi tutaj każe to zbudować, normalnie się zirytuje. Buduj. No już. I co dalej? No proszę, nie mówcie mi, że to tutaj mam co zrobić. No bez jaj. O, co za ulga. Woda znowu płynie. Oj. To będzie ciężkie. Pigliny przygotowują atak na inną wioskę. Nie ma czasu do stracenia. Osadnicy cię potrzebują. Ja tak będę biegał jak pojebany. Was coś boli? Pytam, czy was coś boli? Zbieraj to. Nie, no naprawdę, jeżeli to będzie tak wyglądało, to ja pierdolę tę serię. Nie będę latał jak koń z pęcherzem, no chyba ich porąbało. Węgiel. Ale nie da się go zbierać jeszcze niestety. Mogę świnki zabijać? Pamiętaj, mapa i kompas wskażą ci drogę. Panterna świnia. Opa! Ta łuża błotna. Nadal nie rozumiem, co tu robię. Jak wygląda mapa tak w ogóle? O Boże. To jest od cholery daleko. No dobra, może nie tak daleko. To. Masz questów, a questów. To już nie mogę. O nie, za mało alajów zbieraczy. Wioska nie. Te też nie. I spawner brukowych golemów. Więcej obrazów w studni. Czy to nasz bohater? Kolejna wioska. I więcej piglin. Tylko nie znowu to. Czy powinniśmy ich ostrzec? Choć boli nas serce, gdy to się dzieje, musimy ufać, że nasz bohater... Serio?
ta osoba od tych animacji, czy od animacji, od tych cutscenek jest do wyjebania. Tam bym ją wyjebał z tej pracy. O nie! Brak mu do odwołania! Bąd do piekła, kurwo wściekła! Zostawić mi fontannę! Jak w Metinie! Wygrałem pół życia w tej grze. Musisz pokonać pigliny atakujące wioskę! Nie mogą zdobyć ani kawałka ziemi! No ja tutaj FMS-em plus 9 napierdzielam, no nic nie poradzę już. Pozdrow dla kumaty. Piglinów już nie ma. Dziękujemy. Osadnicy też chcą ci podziękować. W wiejskiej skrzyni przy fontannie czeka na ciebie niespodzianka. Mhm. Mieszkańcy wioski są pokojowi, ale chcą pomóc jak tylko mogą. W ramach wdzięczności możesz liczyć, że ich zaradność utrzyma cię w walce. Będą zbierać dla ciebie materiały, podczas gdy ty będziesz odpoczywać. Pigliny zbierają się na obrzeżach wioski. Myślę, że nadchodzi kolejny atak. Lepiej zbuduj trochę struktur obronnych, póki mamy czas. Wieże strzelnicze spisałyby się dobrze podczas obrony tej wioski. Tylko gdzie? Jakbyście tacy cwani, to możecie mi teraz powiedzieć, gdzie mam to postawić. Nie wiem, tu? Niech będzie tu. Tu. Gdzieś tu. Gdzieś tu. Musisz zbudować struktury obronne wokół wioski. No dobra, no. Wow! Da się to budować inaczej jeszcze? Jezu, jakie to jest dziwne. Pyk. Jest jeszcze trochę czasu na zebranie zasobów, jeśli zaczyna ci ich brakować. Ale musisz się pośpieszyć. Nic mi nie brakuje, spokojnie. Spieszył to się programista tej gry, definitywnie. Więc wy już ludzi nie pospieszajcie. Pigliny są blisko. Nie zapominaj, że zaprzyjaźnione golemy też chcą pomóc. Golemy to niech się w dupę pocałują, bo są bezużyteczne. Już prawie tu są! Nie. Ach, nie mogę na to patrzeć! Straszne! Zamów ze sobą, co? Zbieraj kamień, zbieraj drewno. Raus. Pigliny nadeszły. Przygotuj się, bohaterze. Dobra, luz. Damy radę. Zbliża się więcej piglinów! Pigliny zaatakują ze wszystkich stron, więc koniecznie zerkaj na kompas, aby zobaczyć skąd nadchodzą. Pyk! Walimy was w bambułko. Gdzie tu jest blok w tej grze? Czemu ja nie mam tarczy? Czemu ja się palę? Dobra, może naprawdę powinienem te golemy zespawnować. Może to nie byłby głupi pomysł. Tam są golemy. Bierza, strzelaj! Tu, tak, dokładnie. Jakbyś tam był. Czemu? Jakie kukce! Jakoś kamieniowi bardziej ufam. Czekajcie, to się... Kontrol? Nie. U? Tak, kuch się chyba klikało. No pierdoloć! Radzisz sobie świetnie, jeszcze trochę i ci się uda. Świetnie sobie radzę? Dobrze wiedzieć, że sobie radzę. Nie wiem, co tu sobie radzę. Więcej piglinów! I pyk aura na S. Walić ich, kubie. Dawać na solo, gnoje. Biegniemy dalej. Na pigliny.
strzelając co najgorsze. Nie wiem gdzie, nie wiem co, nie wiem jak, ale dajemy sobie radę. To jest najlepsze, używam tylko lewego przycisku myszy. Dobra, następne. Idziemy. Nowy gnoje. Dobra, najwaliście im, idziemy dalej. Słyszę jakieś kwiczenie dziwne. Ale chyba nie wlazły, czy wlazły? O nie, są tutaj. Atak się skończył, ale wciąż kręcą się tu pigliny. Dobra, teraz już patapona dostanę. Brygada R, wy to wracajcie do mnie tutaj, walczymy. Udało się, haha, wioska została uratowana. Wiedzieliśmy, że dasz radę. Osadnicy są zachwyceni, że udało ci się obronić ich fontannę. Umieścili dla ciebie dodatkowe zasoby w skrzyni, jako specjalne podziękowanie. Dobrze sobie radzisz, ale pigliny nie poddają się łatwo. Nawet teraz przygotowują atak na inną z naszych wiosek. Ale tym razem mamy przewagę. Jeśli uda ci się zniszczyć posterunki piglinów otaczające wioskę, może odeprzemy tę inwazję. Nie osiągnięto limit tysiąc zasobów, nie możesz zabrać więcej słów ze skrzyni. No jak nie mogę? Co ja mam w sobie? Jest tu inwentory czy coś? Jak ja to mogę zrobić? Nie wiem jak. Nie wiem po co mi ta skrzynia w takim razie, ale okej. Dobra, lecimy. Tam są posterunki, okej. Ja mogę być na przykład, nie wiem, marynarzem. No żarcik. Zbierajcie to. Zbierajcie to i to i w sumie to też. No pyk. Wszyscy są? Wszyscy są. Lecimy, lecimy, lecimy. Nie mogę węgla zbierać. Chamstwo. Tyle węgla mi przechodzi koło nosa. I Minecraft na shaderach, naprawdę. Wow. Daleko to jest? Kurwa, daleko. Nawet połowy nie przelazłem. No dobra, może połowa już jest. Taka... tak zwana mniejsza połowa. Nie zjedzcie mi, za to ratowałem tylko. Wiem, że połowy są równe, spokojnie. A, to jest znacznik, okej. Sprintu to w ogóle nie czuję, żeby był. Pszenica mania, spędź do mnie co pod wpływem wzmocnienia szybkiej pszenicy w jednym świecie. Okej. Wiem, że ta pszenica nam daje jakieś... Tak, to pszenica... Ta pszenica nam daje jakieś super ultra... Ało! Chodźcie golemy, bo się wpierdoliliście w pokrzywy. W sumie ja też. W sumie to nie były pokrzywy, ale okej. Gliny, daleko jesteście? Na szczęście nie. Idziemy do tych po lewo. Tamta wioska może zostać zaatakowana w każdej chwili. Musisz wziąć na cel nowe posterunki piglinów. Tu? Tak. Zniszcz 3 posterunki. Gdzie tu jest sprint? Bo może jestem ślepy. Wow. Lawa? Tutaj? Zdecydowanie nie doceniliśmy ich poziomu zepsucia. Pamiętasz rampy, które budowaliśmy razem przy studni? Nie muszą iść tylko w górę. Poproś Allajów, aby zbudowali ci most przez tę fosę. Lecimy. O, napierdzielają, dobra.
Czyli tak, kamienne są do niszczenia budowy. Drewniane do napierdzielania. Jesteś po ich stronie murów! Nic już nie stoi między tobą a tymi koszarami. Z wyjątkiem kilku piglinów. Dawać na solo gnoje. Walta w spawner. Ej, co mnie walnęło? Halo! Proszę mi tutaj nie cheatować. Wy mieliście w to napierdalać. Rozwalone? Nie! Przechwiły się nowe! Dobra, walnęło. Co to? Czemu tam jest lawa? Panowie. Tutaj kolejne jest, walcie w to. No, pyk. Szybkie rączki. Pamiętajcie, że pracujecie na akord. I respik. Ten posterunek jest załatwiony, ale piglinów jest więcej. Nie ma czasu do stracenia. Świat budzi się do wojny. Do czego to doprowadzi? No, raczej creepery to nie są dobrzy sojusznicy, ale okej. Dwa inne posterunki zostały nam do przejęcia. Sucha sawanna. Ja bym sobie zrobił jeszcze jakieś spawnery. Spawner golemów z drewna. Kamienia, musimy to odwołać. Myślę, że 10 tych wystarczy. No jak brak mobów do odwołania, przepraszam bardzo. Was coś boli. No ale ja chcę to. No nie mogę tego zrobić naprawdę? Kurwa. Upa. Przejdziemy na północ. No ale to chyba nie ma lawy. Nienawidzę podziwiać osiągnięć ich inżynierii. Ale te wieże płomiennej różdżki są dość niebezpieczne, a ich zasięg jest imponujący. Allajowie pomogą ci dostać się tam za pomocą rampy. Musisz jedynie zagrać odpowiednią melodię. Na soluwę! Tutaj to, walta w to, te wieże. Który to był klawisz? No mieliście walić tamto, barany. To walić. Ale się. Już nie. Trafili, fakt. Teraz to. Tutaj. Tu. Walić to. Wy macie tu zostać. Ja będę was osłaniał. Już? To teraz tu. Teraz to. Ja się nauczę pograć. Nadal nie wiem, do czego mi ten lapis lazuli potrzebny, ale okej. Tu, walczyć. Pyknięte. Bardzo dobrze. Jest jednak jeszcze jeden posterunek. Oto luz. Taki posterunek to nie posterunek.
Ja bym chciał się dowiedzieć. A, mam 18 chyba teraz. No dobra. A, wow, nie tu, nie tu. Zapatrzyłem się. Chciałbym zbudować to. O, ten jest większy chyba. Gdzie jest? Trudno jest 18. Może mam chyba ich 18. Jak ja bym chciał ich tu odwołać? Nie wiem co zrobiłem, ale okej. Nie wiem jak to działa. Jest tak wysoko? Czy was? Nie, to nie jest tu. Jej, dobra, to jest tu, w tą stronę. Siewcy Nederu. Tworzone przez nich zanieczyszczenia sprawiają, że pigliny mogą swobodnie oddychać powietrzem. Teraz nie będą mogły oddychać powietrzem. Wow! Dobra, walnęło. Teraz tu. Walą w mordę, walą w mordę. No, to teraz tu. Wszyscy. Walić to. Ja sobie z piginami poradzę, spokojnie. Dobra, robimy te. Uciekam! Czy wy jesteście upośledzone? Znaczy to pytanie retoryczne, ale... Ale czy to ostatni budynek? Nosicieli Nederu pomoże oczyścić powietrze. Fakt, wali bąkiem, ale żebyż tak. O, nasz ciekawy creeper powraca. I przy... Jak myślisz, co zrobią? Przekonamy się już wkrótce. Z niego to będzie czarny szkielet, definitywnie. Dzięki rozbiciu tych wszystkich posterunków udało ci się zebrać całkiem sporo pryzmarynu. Przynieś mi go do źródła przeznaczenia, a pokażę ci, jak zbudować coś bardzo przydatnego. Twoja energia jest dostrojona do wód, które wypływają ze źródła przeznaczenia. Możesz tu szybko podróżować w dowolnym momencie. Dobra, moi drodzy, ale to myślę, że na pierwszy odcinek wystarczy. Tak czy inaczej, widzimy się w następnych odcinkach z Minecraft Legends. Trzymajcie się, grał dla was Shiro. Hej, hej!